No dzień dobry, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie, Michał z tej strony. Drodzy Państwo, w tym wideo chciałbym, żebyśmy się zajęli nodami. Zrobimy sobie takie małe mini porównanie, nie tylko jeśli chodzi o nody Galaxis, ale również o nody Sonorus, jak i również Delizium, które dały dość dobrze zarobić w zeszłym roku. Więc, tradycyjnie, już nie przeciągając, zapraszam na intro! Polecam sprawdzić linki w opisie, gdzie znajdziecie linki do przeróżnych giełd, których używam, a my możemy przejść do Galaxis. Tak jak widać, ja mam tutaj dwa nody. W tym momencie wykopały mi 9404 tokeny GLX. Jest sprzedanych 2488 nodów. Jeśli chodzi o dzienną dystrybucję tokenów GLX, to jest 1 milion 600 tysięcy, więc trzeba je podzielić na ilość sprzedanych nodów, wtedy mniej więcej wiemy, ile tokenów nam dziennie tutaj wpadnie. Na ten moment to jest około 700 sztuk. Dodatkowo będziemy mieć tutaj możliwość zbierania tak zwanych lunchki, które będą potrzebne do otworzenia swojego własnego community. Nody kosztują $777 i dopóki nie przekroczymy 10 tysięcy sprzedanych nodów, ta cena się utrzyma, a później co 200 sprzedaży wzrasta o $10. A po przekroczeniu progu 10 tysięcy cena wzrasta do $1000 bez $1, więc później co 200 sprzedanych sztuk cena dodatkowo rośnie o $10. Jeśli chodzi o cały ekosystem, to objaśniałem to w tym wideo, możecie sobie wrócić i sprawdzić, a jakieś konkretne update'y będą na pewno się pojawiać. Bo jeśli wejdziemy sobie na ich Twitter, 75 tysięcy followersów, to organizują już tutaj kolejny event, turniej Punk Royale, który odbędzie się 6 lutego. Ale do konkretów, jeśli chodzi o nody Sonorus. Nody Sonorus kosztowały $600, w tym momencie kopią one 27 tokenów SNS dziennie. Na listingu można było wyciągnąć sobie wkład. Tutaj mamy cenę tokena, w tym momencie 0,04 centa, a listing był w cenach no dwa razy wyższych niż w tym momencie. Wiadomo, duża presja sprzedażowa, sporo tych tokenów ludzie sobie nakopali, więc również chcieli wyciągnąć swój wkład, jak i również jakiś zysk. Z tego co ja pamiętam, sprzedałem chyba na początku jakieś 16 tysięcy. No w tym momencie to jest akurat $647, ale wtedy cena była dwa razy wyższa, więc 1200. Ja miałem też dwa te nody i później chyba jeszcze dodatkowo sprzedałem 4000, więc w sumie udało mi się uzbierać jakieś 20 tysięcy. Jeśli chodzi o token GLX, to nie wiemy po jakiej cenie będzie listing. Mniej więcej pewnie coś podobnego, a kiedy konkretnie będzie ten listing, no to jeszcze nie wiadomo. Ale oni też nie mogą za długo czekać z tym listingiem, ze względu na to, że wykopiemy sobie zbyt wiele tych tokenów i presja sprzedażowa będzie zbyt duża. Więc też liczę na jakiś 2 miesiące, 3 miesiące max. Jeśli chodzi o token SNS, to był on listowany na KuCoin i później również na MEX Global. Jak i również można go było sprzedać na przykład na Pancake, bo również tam była pula płynności. Na ten moment w projekcie nie dzieje się zbyt wiele. I jeśli chodzi o to, co kopiemy dziennie, to jest około $1. A wiadomo, szkoda jest sprzedawać ten token, jak tutaj jest tak bardzo zglebowany. Więc lepiej jest na przykład poczekać na takie podbitki tutaj. Z tego co wiem, to team bardzo mocno pracuje nad przyszłymi partnerstwami, więc na przykład przy ogłoszeniach przyszłych partnerstw możemy sobie sprzedawać ten token. Wystawić zlecenie oczekujące na giełdzie i cierpliwie czekać. Teraz mamy Delizium. Tutaj mam akurat dwa nody. Tak jak widać, mam 1000 tokenów AGI ukopane. W sumie wykopałem 24 tysiące AGI. Dzienne zarobki to jest 41 tokenów, z tym, że trzeba to podzielić na dwa, więc no 20 tokenów. Tutaj listing był bardzo dobry, można było dobrze zarobić, jednak nody były droższe, bo kosztowały $1000. Ja i tak tym tematem zainteresowałem się dość późno. Chodziłem, jak było sprzedanych jakieś 800-700 nodów, coś takiego. I tutaj listing był po 0,3. Listing był na Bybit, KuCoin i chyba później na Bithump również. Nie pamiętam, ile dokładnie tych tokenów udało mi się uzbierać, ale pamiętam, że wyciągnąłem dobry wkład
i dobry zysk. Teraz 21 tokenów dziennie, to również jest około dolara. Ostatnio wypuścili oni swój nowy white paper. Oni tutaj bardzo mocno skupiają się na agentach AI. Jest to również gra, w której będziemy mogli zapytać się o pomoc takiego agenta i również będziemy mogli wyszkolić swojego własnego agenta AI. Tutaj mamy market cap 27 milionów. Jeśli chodzi o Sonorus, to też jest około 25-30 maksymalnie. Ja w tym momencie mam przyszykowanych tokenów AGI już na jakieś około 1000 dolarów. Tylko zablokowali wpłaty na Bybit, ponieważ nie obsługują już Binance Smart Chain. To znaczy Bybit zablokował na ten moment. Więc trzymam sobie tokeny spokojnie, ale to możecie sobie wyobrazić. Skoro wyciągnąłem wkład plus dość dobry zysk i w tym momencie mam kolejne 1000 dolarów w postaci AGI do sprzedania. Plus tutaj jakieś o 1000 kolejne. Mamy dostępny staking, mamy dostępne liquidity pool, to musiałem akurat poprzenosić ze starych adresów. Tak samo jest dostępny staking na Sonoru. Więc strategia jest prosta, po prostu wyciągnąć swój wkład i trochę zysku na listingu, a później dać się rozwijać projektowi, można wrzucić te tokeny w staking, jeśli cena już będzie mniej satysfakcjonująca, żeby sprzedawać to na giełdzie, lub po prostu spuszczać to na rynek, jeśli nas to nie obchodzi. I zawsze mamy tego dolara dziennie. Tutaj mamy ten Punk Royal Tournament, jeśli chodzi o Galaxies. Na stronie również mamy Galaxies Events, także widać, że coś tutaj zaczyna się dziać. Mają być tu jakieś mystery boxy, dodatkowo mamy 3 turnieje już w planach. Widziałem, że na Discord można wygrać również te punki. Tutaj jest strona tego turnieju, a dodatkowo na OpenSea możemy kupić sobie takie Ether Cards. Z tego, co udało mi się dowiedzieć, to Ether Cards będą potrzebne, żeby wkleić je w nasz silnik, po to, żeby właśnie generowały te launch keys. Oczywiście tego nie musicie wcale kupować, ale no, nie ukrywam, że jest to opcja na pewien dodatkowy zarobek. Myślę, że opłaca się brać udział w tych eventach, które są na Discord, bo tam właśnie można wygrać sobie taką kartę. Więc póki co na spokojnie farmimy sobie tokeny GLX, czekamy na listing i zobaczymy, jak się rozwinie sytuacja. Dałem również feedback na Discord, że fajnie, gdyby oni tutaj zrobili taką grafikę, coś jak na Sonorus, gdzie możemy zobaczyć, w który dzień dokładnie ile dostaliśmy tych tokenów. Więc fajnie by było, jakby coś takiego wdrożyli. Bardzo możliwe, że uda mi się również zrobić Amasteamem i chciałbym przejrzeć ostatnie informacje, które podają na Discord, bo dzieje się tutaj już dość sporo. Więc jeśli chcielibyście sobie zakupić takiego noda, link oczywiście znajdziecie w opisie. To by było na tyle ode mnie w tym wideo. Dzięki wielkie, łapka w górę, siemanko, pozdrówki, yo!